Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku i znowu będziemy tutaj analizować Gambit Królewski, lecz troszeczkę w innym wariancie, też popularnym od razu może przejdę do rzeczy i będzie to analiza na podstawie partii Wasylii Iwańczuk kontra Nikolic. to są bardzo silni arcymistrzowie Wasylii Iwańczuk taka ciekawostka, jest takim zawodnikiem z czołówki światowej, który gra naprawdę praktycznie każdy Debiut i to uwaga, to nie byłoby nic dziwnego, ale gra ten każdy debiut na bardzo wysokim poziomie. Niezwykle pracowity szachista. Myślę, że jeden z nielicznych, tak pracowitych szachistów, jakich w życiu, jakich świat widział moi drodzy. E4 tym ruchem rozpoczął właśnie Iwanczuk, E5, F4, i czarne przyjęły ofiarę bijąc tego pionka na F4. No i teraz Iwanczuk zagrywa posunięcie, które mi się niezwykle podoba i polecam serdecznie ten ruch grać, bo jest dosyć prostszy niż skoczek F3. Goniec C4. Właśnie plus jest taki, że ten król może sobie na F1 zagrać po Hetman H4, i tak też się dzieje. Król zagrywa na F1. Po tym posunięciu czarne zagrały D6. Jasne, można też grać inaczej, można grać z skoczkiem na F6, można skoczek C6, ale D6 myślę, że jest praktycznym posunięciem, z tego względu, że jeszcze goniec ma tutaj opcję do gry. Iwanczuk zagrał D4. Od razu się ustabilizowało bardzo fajne centrum pionków, i tutaj goniec zagrywa na E6. Powiem, powiem tak: głównym celem, oczywiście, białych jest wyprowadzanie wszystkich figur jak najszybciej, lecz tutaj ten, ten ruch, który został wykonany w partii, pewnie nas nieco zaskoczy, ale to zagranie jest taką czystą prowokacją do tego, aby zagrać D5. Od razu powiem, nie grajmy w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że mamy gońca i ustawiamy sobie pionki na białych polach, które już nie można przepchać, więc, no, tak troszeczkę strategicznie stajemy mm, gorzej. W sytuacji tej możemy stać po prostu gorzej. Nie dajmy się sprowokować przeciwnikowi, ale Iwanczuk zagrywa sprytny ruch Hetman D3. Jakże sprytne to posunięcie? Dlaczego Hetman od razu wyszedł w debiucie do akcji? otóż okazuje się że jakby tutaj czarne wybiły hetman wybija i stępem atakuje tak po prostu pionka centrum się trzyma a dalej byśmy tutaj wyprowadzali sobie figury w sposób naturalny więc hetman d3 po prostu broni fajnie gońca w tym momencie skoczek zagrał na f6 i skoczek bardzo prosto wyszedł na f3 atakując stępem hetmana to tempo zawsze zyskamy w gambicie królewskim jeżeli hetman pojawi się na polu h4 Hetman zagrał na G4 i kolejny skoczek wyszedł na C3, zobaczcie jak naturalnie jak fajnie to wszystko zaczyna u białych wyglądać goniec E7, no wiadomo czarne tutaj też nie zostają w tyle jeżeli chodzi o rozwój figur i wyprowadzają sobie te figury właśnie w ten sposób i teraz H3 zostało zagrane, to jest taka właśnie, to jest takie właśnie odepchnięcie tej ciężkiej figury, tutaj hetman G3 raczej nie czułby się dobrze, gdyż skoczek E2 byśmy zagrali ich goniec ze skoczkiem raz, że pionka mogą zbić w następnym ruchu, het Hetman musiałby uciekać, no, na G6 oczywiście. Hetman zagrał od razu na G6 i goniec zbił pionka. Zauważcie, w tej sytuacji białe mają niemalże wzorowo wyprowadzone figury. Ja tak... Ucząc osoby początkujące, tutaj zawsze mówię, wyprowadź, wyprowadźmy pionki do środka i w ten sposób lekkie figury ustawmy. No, lekkim minusem, oczywiście, dla białych jest to, że nie ma roszady, ale ona może być zrobiona raz, że na raty, raz, że nie musi być aż tak bardzo, bardzo potrzebna. W tym momencie czarne zrobiły roszadę. I bardzo mi się to posunięcie teraz białych podoba. Dużo jest na pewno tutaj teraz dobrych ruchów, ale wieża na jeden. To jest wprowadzenie kolejnej figury do akcji, do centrum. To jest ważne, żeby. Pamiętać o każdej figurce, żeby ona miała jakąś tutaj pracę do wykonania na szachownicy, bo współpraca figur jest przede wszystkim tutaj najważniejsza. No w szachach to jest najważniejsze. W zasadzie mogę porównać troszeczkę szachy do piłki nożnej. No w piłce nożnej, jak wiemy, drużyna wygrywa drużyna musi działać cała. No w szachach pionki, figury to też drużyna, moi drodzy, więc samo mówi przez się wszystko i tutaj hmm, skoczek zagrał na H5. Goniec oczywiście na H2 i szybki szach na G3. No nie, nie zostawia tutaj białym wyboru czarne, jak wybić tutaj na G3. No, trzeba. Hetman wybija i skoczek zagrywa na E2. Jest atak na Hetmana. I ten skoczek, właśnie takie manewry są dosyć ciekawe. Zauważcie, że ten Hetman już troszkę potańczył na szachownicy i znowu ucieka na to samo miejsce. A skoczek z B8... Nadal płacze sobie w swoim obozie, gdyż jeszcze nie wyszedł do akcji, więc na pewno białe tutaj stoją lepiej, i to jest fakt. Skoczek F4. Bardzo ładne pole dla skoczka. Pragnę też e, przypomnieć osobom, które e, może, e, może w ten sposób, jeżeli e, uda nam się wstawić skoczka na F4 lub na C4, oczywiście. To jest tylko takie teoretyczne założenie. To pozycja nasza powinna być już bardzo dobra. Zwykle tak się dzieje w praktyce. Hetman zagrywa na H6. No i zobaczcie, atakowany skoczek, więc prosto będziemy go bronić. Ruch przyjemny, spożytecznym z, z tego względu, że król za chwilę może zagryć na G2 i sztucznie wytworzy się roszada. Skoczek na D7 i właśnie król tutaj zagrywa raz, że troszeczkę wspomaga pionka. Zauważcie, bo tutaj są jakieś zawsze ataki, ale tu wszystko się jak najbardziej dobrze i mocno broni. Skoczek zagrał na B6. no Jest to ruch, który no troszeczkę wymusza akcję z tym gońcem. Trzeba coś zagrać. Co zrobić? Oczywiście myślę, że oprócz gońca na B5 każdy inny ruch jest dobry. No można oczywiście zagrać gońcem na B3. Iwanczuk postanowił wybić na e6, Pionek wybił na e6. I co mi się bardzo podoba, czego możemy się uczyć tutaj od najlepszych szachistów świata, mianowicie każda figura musi grać. Ostatnia figura, która według białych była najgorzej ustawiona, poprawia się i staje na polu f1, co jest dobrym, zdrowym zagraniem. Tutaj Nikolic, zauważcie, że ten ma te dwie figury, które no, nie są takie jakieś super fajne, z tego względu, że skoczek no, nie ma za bardzo dobrych opcji tutaj, żeby gdzieś sobie pójść. No a z kolei, goniec tutaj, no po przekątnej, jedynie coś tam zerka, ale to też nie jest do końca takie, takie fajne, moi drodzy. Tutaj w partii zostało zagrane C5. No C5, taki ruch na troszeczkę aferkę. Coś tutaj czarne próbują, lecz wykorzystanie tego ruchu jest bezlitosne przez białe. Mianowicie białe zagrały D5. Ruch D5 no jest o tyle ciekawy i o tyle mocny, że nieco zahacza się tutaj w centrum na polu E6. O co chodzi? Mianowicie, jeżeli na przykład czarne by zagrały E5, to ten skoczek ląduje na przepięknym polu E6 i nie ma za bardzo jak go stąd wygonić. Trzeba sporo ruchów wykonać, żeby tego skoczka wygonić. Mianowicie, na przykład wieża F7, skoczek D7, skoczek F8. Trzy ruchy to jest dosyć dużo w szachach, żeby jeden plan wykonać w dosyć prosty sposób. W tym momencie, oczywiście. Tak, czarne nie zagrały, ale zauważmy, że na przykład po wybiciu, i po wybiciu jeszcze się dodatkowo otwiera wieża, i wieża ma też pole na E6. No, już skoczek na E6 również ma tę placówkę zagwarantowaną. W partii zostało zagrane takie praktyczne posunięcie, które daje jakiekolwiek szanse czarnym na powalczenie, mianowicie wieża F4. Poświęcenie jakości, no cóż, taki skoczek na E6 nie miałby trzech punktów, a może i 5,5, dlatego też wieża decyduje się na wybicie, Pionek wybił, rzecz jasna i Hetman wybił tego Pionka no i podsumowując tę pozycję no białe mają jakoś więcej i wydaje mi się, że pozycja powinna być wygrana, ale jeszcze kilka technicznych takich posunięć trzeba wykonać, tutaj białe od razu wybiły pionka wieża F8, no wprowadza kolejną figurę tutaj do akcji no i Wańczuk zagrywa takie posunięcie zaskakujące nieco jest to ruch B4, mi do głowy taki ruch by absolutnie nie przyszedł ale tę partię gra arcymistrz w tamtym czasie to ponad 2,700 miał grubo, czyli to jest ranking FIDE 2,700. Moi drodzy, o co chodzi w tym posunięciu? Mianowicie, jeżeli. Czarne by po prostu pionka zbiły, to ten skoczek ląduje na D4. Chodzi o to, żeby odciągnąć pionka C5 i skoczek miał świetną placówkę, broniąc tutaj, otwierając atak, próba wymiany, a im więcej wymian robimy w szachach, gdy mamy przewagę, tym łatwiej nam się gra. Po tym posunięciu B4, czarne zdecydowały i zagrały wieżą na F6. To też y, niezwykle interesujące zagranie z tego względu, że tutaj za chwilę wieża może dać szacha Hetman wejdzie na g3 i są jakieś opcje matowe, więc trzeba niezwykle uważać i co robi Iwanczuk? co ciekawe Hetman b5, idzie na drugą flankę, niewiarygodne zagranie, z tego względu, że tu jest bezpośredni atak na króla, to nie chodzi o to, żeby tutaj pionka wspomagał Hetman, czy atakował skoczka on i tak jest broniony, chodzi o to, żeby wejść tam Hetmanem na e8 i teraz, no tak, jeżeli tutaj powiedzmy wieża by dała szacha, bo taki ruch się narzuca, to jest Król H1. Bezpieczeństwo gwarantowane. Grozi przede wszystkim po takim ruchu bardzo ładne zagranie. Hetman E8. I dalibyśmy mata. Więc w ten sposób grać czarnymi nie wolno. Czarne postanowiły wybić tego pionka na E6. Pionek wybił na C5. I Goniec zagrał na H4. Tutaj e, tak samo by się zadziało, jeżeli wieża by wjechała na G6, król H1. Zawsze Hetman wraca do pomocy i tu się dzieje wszystko e, dobrze po stronie, e, dzieje się pomyśli Białych na pewno. Zawsze się wybronimy. E, goniec zagrywa na H4, z kolei tu Hetman chce się e, na G3 uplasować, no ale jest wybicie, rzecz jasna. Hetman wybił e, i Hetman zagrywa na B3. Bardzo, bardzo pożyteczne i dobre posunięcie, raz, że tutaj związujemy wieżę, ta wieża nie ma opcji ucieczki, a dwa, że hetman wraca do pomocy w razie czego. Po ruchu d5, no tutaj wiadomo, przesłoniły tutaj te diagonale czarne, żeby zagrać wieżą, ale jest wybicie na b6 i czarne poddały partię. Tu nie ma kompletnie co grać, bo na przykład po za zagraniu wieża g6 mamy król h2. Nie widać dobrych ruchów, nie widać szachów, tutaj hetman broni na g3, można iść pionem do góry, można grać wszystko, można próbować wybić. Partia totalnie wygrana białych. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, po gońcu c4, jak widzimy, różne ciekawe pozycje mogą powstać, można próbować, można się bawić szachami. Życzę powodzenia, trzymajcie się.